to nowy szał. Nowy hasz dla mas dziś wiedzie prym. Biały ekran drga. Jeden tylko ruch i mieszkasz w nim. Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię Państwu taką oto kamerę. Sony HDR PJ810. Bardzo poręczna, bardzo wszechstronna, bardzo dobrze wykonana. Mój ulubiony model w tej klasie. Z plusów, tak pokrótce, można wymienić na przykład gorącą stopkę schowaną tutaj pod klapką, dźwięk 5.1, projektor do wyświetlania filmów, ustawienia manualne, lampę doświetlającą, drobiazg bardzo ważny jednak, czyli gniazda do podłączenia mikrofonu i słuchawek, wizjer, łączność Wi-Fi, łączność NFC. Świetny dźwięk, świetny obraz. Tylko polecić. No i właśnie. Nietypowy film, jak u mnie, ale postanowiłem to uwiecznić. Tutaj jest paczka z drugą taką samą kamerą. Według sprzedawcy ta kamera jest niesprawna. To znaczy jest w bardzo dobrym stanie, ale się nie uruchamia. Sprzedawca jednak nie dołączył ładowarki, co daje jakąś nadzieję. Dlatego postanowiłem spróbować i postanowiłem tą moją próbę uwiecznić. Paczka jest nieotwarta jeszcze, usunąłem tylko etykietę. Więc sam się dowiem, czy jestem sprytny, czy jestem naiwny. Ponieważ nadawcą jest Lombard, ale nie ten od szklanej pogody, to mamy tutaj dużo folii bąbelkowej. Oto i jest. Pudełko fabryczne z jakąś tutaj plamą. No ale nie będziemy się nad tym rozczulać. Zawsze mnie bawi, kiedy ktoś coś rozpakowuje i koncentruje się na pudełku i na obrazkach na pudełku i na wykonaniu tego pudełka i na opisie. To nie jest ważne. Ważna jest zawartość. Liczy się wnętrze. A wnętrze jest, no, imponujące. Mamy nawet pilota. Zapomniałem na śmierć, że do tej kamery jest pilot. Ja też go posiadam, ale do niczego nigdy nie używam. Mamy instrukcję obsługi, jak widać, w fabrycznym komplecie. Jeszcze tutaj jest coś, czego przeznaczenia nawet sobie nie wyobrażam. Tutaj to już w ogóle nie wiem, co to jest. Na pewno nie jest to część tej kamery, być może coś do jakiegoś statywu albo czegoś podobnego. Nieważne. Jest sama kamera, tam przypuszczam jeszcze jakiś kabel by się znalazł. Spójrzmy zresztą. Tutaj są jakieś takie uchwyty, nie wiem do czego. Dobra, to zostawiamy. Mamy kamerę. Wygląda identycznie jak ta, którą pokazywałem przed chwilą, chociaż powiedziałbym nawet, że jest w lepszym stanie. Ta sama HDR PJ810. Tutaj jest jeszcze taka nakładka, która umożliwia na przykład zakładanie różnych filtrów wielkości innej niż ten natywny, jak to powiem. Pierwszy problem. Mamy odsłonięty obiektyw, to znaczy, że nie ma zasilania, ale też widać, że nie działa stabilizacja, chociaż ona powinna być chyba zasilana z baterii. No to tutaj włączenie tego pewnie nic nie da, nic nie daje. Przygotowałem się na to, mam zasilacz i nową baterię, więc zaczniemy od kwestii najprostszej. Wyciągam baterię. No jak Państwo obstawiają, ruszy czy nie? Ja mówię, że nie. Wkładam baterię. Otwieram. Nic się nie dzieje. Jak to się nie dzieje? Przecież to Sony. Sony nie może nie działać. To jest dobrze, bo to Sony. No jestem pod wrażeniem. Jak ze stabilizacją? Wielki brat jest pod wrażeniem. Stabilizacja się wyrównała, obiektyw tam sobie pływa. Pytanie, czy jak teraz zamknę? Aha, nie zamyka się osłona obiektywu, bo powinna się zamknąć. Próbuje się zamknąć, czyli być może jest zakurzona. Coś tam blokuje. Ok. No to próbujemy dalej. Otwieramy. Tutaj są ustawienia. Takie ustawienia jak przy pierwszym uruchomieniu. Ciężko mi jest to pokazywać, bo tutaj niewygodna troszkę sytuacja, ale ważne, że się uruchomiło. Dobrze, to ja teraz na chwilę to nagranie przerwę i spróbuję
coś tutaj dalej podziałać i potem Państwu powiem, co z tego wyszło. A więc wracamy z diagnozą. Kamera kupiona za dokładnie połowę obecnej ceny rynkowej, a właściwie to połowę takiej ulgowej ceny, jest poza osłoną obiektywu w pełni sprawna. Tutaj mamy takie wrażenie, że coś jest nie tak z obiektywem, bo on jest skrzywiony. Tam jest ta pływająca stabilizacja. Po włączeniu urządzenia, na przykład poprzez wyciągnięcie wizjera, o, stabilizuje nam się to i jest wszystko ok. Sprawdziłem wszystkie pozostałe funkcje. Nagrywanie do wewnętrznej pamięci, nagrywanie na kartę pamięci, lampę doświetlającą, ustawienia ręczne. Sprawdziłem projektor. Wszystko działa. Kamera jest w stanie, według mojej klasyfikacji, tutaj jakaś naklejka, idealnym. Stan idealny. Jedynym uszkodzeniem jest tutaj prawdopodobnie pęknięcie albo opadnięcie jakiejś sprężynki, czegoś, co powoduje, że ta osłona obiektywu się zamyka. Zaraz to pokażę na tej mojej kamerze. Tutaj ta osłona jest zamknięta, co mam nadzieję widać. W momencie włączenia ona się rozsuwa. Również się obiektyw ustawia. W momencie wyłączenia zamyka się. Tam musi być jakaś mała sprężynka, która albo spadła, albo pękła. Przypuszczam, że spadła. Wszystkie inne funkcje są sprawne. Pozdrawiamy pracowników Lombardu, którzy mają taką orientację, że nie posiadając ładowarki, nie wiedzą o tym, że kamery Sony ładuje się przez USB również. Można ładować przez ładowarkę, można ładować wyjmując baterię do ładowarki takiej osobnej zupełnie, ale ten kabelek USB służy nie tylko do przesyłu plików, ale także do ładowania. No i proszę, zostaje mi tylko, myślałem, żeby czyścić, ale jednak nie, zobaczyć, co jest tą sprężynką. Nawet jeżeli by to nie działało, to jest najmniejszy problem. No to co, mamy nowiutkiego pilota, mamy baterię, którą wystarczy, przypuszczam, naładować i będzie działać, i piękną kamerkę za piękne pieniądze. Minęły mniej więcej 3 godziny od filmu, którym kamerę, którą Państwo teraz widzą, rozpakowywałem. No i jak to się brzydko mówi, jest pewien progres. Nie jest może całkiem dobrze, ale jest lepiej. Uwaga! I teraz pytanie, czy się zamknie. Zamknij się. No prawie się zamknęło. Jest tam jeszcze coś, jakby przeszkadzajka jakaś. No cóż, oglądałem kamerę od spodu, oglądałem różne filmy, instrukcje obsługi i tak dalej. Jest tutaj mnóstwo malutkich śrubeczek, których wolałbym nie kombinować, dlatego że ten sprzęt jest naprawdę w stanie idealnym. Nie jestem elektronikiem, nie mam takiej wiedzy i nie mam takiej dokładności, żeby się bawić w rozbebeszanie takiego sprzętu. Więc pomyślałem, że jak już tak się nachwaliłem tych kamer Sony, to może jak tak poproszę, to ona ruszy. No i chyba ruszyła. Dobra. Żeby tego filmu nie przedłużać, robimy jeszcze jedną próbę. Face to face, a raczej obiektyw, obiektyw. Może teraz odwrotnie. Otworzymy ekran zamiast wysuwać wizjer. Bezbłędnie się otworzyło. I prawie bezbłędnie się zamknęło. Coś tam jest. Tam musi być jakiś paproszek. Czyli jednak nie sprężynka, ale paproszek. No, to już jest dużo lepiej. Ktoś powie, jakie to ma znaczenie. Dla filmowania żadnego, dla transportu kamery bardzo duże, więc no trzeba trenować, trzeba trenować, trzeba trenować. Ale ma Pani wielkie oczy. A teraz jeszcze test, żeby udowodnić, że kamera działa, bo nie powiedziałem tego, że działa na swojej własnej baterii.